Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się instalacją, a właściwie upgrade'em systemu operacyjnego Windows 10 do Windows 11 i w jaki sposób ominąć wyskakujące błędy, które uniemożliwiają nam właśnie aktualizację z Windows 10 do Windows 11. Pierwsze co, otwieramy sobie stronę, pobieramy sobie ze strony Microsoftu narzędzie do uaktualnienia Media Creation Tools i pobieramy oraz uruchamiamy go, aby wykonać aktualizację. Tutaj przyspieszę ten cały proces pobierania, aby Wam pokazać, że mogą wystąpić błędy i jak sobie z takimi błędami poradzić. A więc przyspieszamy znacznie tutaj instalację, pobieranie. Instalacja jest już prawie na ukończeniu. Tak jak widzicie, wyskakuje nam tutaj błąd. Tak, coś poszło nie tak. W jaki sposób sobie możemy w tym poradzić? Uruchamiamy konsolę za pomocą polecenia CMD, ale uruchamiamy ją jako administrator. Tak, musimy ją uruchomić jako administrator i wpisujemy tutaj polecenie dism.exe online, łamane przez online, łamane przez cleanup image, łamane przez restore health. Tak, wpisujemy to polecenie do naszego terminala. I teraz w zależności od szybkości komputera, może to oczywiście się wykonywać kilkadziesiąt sekund, może wykonywać się kilkanaście minut. Cierpliwie czekamy, aż polecenie się wykona.
polecenie już się wykonało z sukcesem. Wpisujemy jeszcze polecenie SFC łamane przez scan now. Dostajemy komunikat, że polecenie po restarcie komputera będziemy mogli wykonać. Tak więc uruchamiamy komputer ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera uruchamiamy CMD jako administrator i wykonujemy polecenie SFC łamane przez scan now. Trwa to kilkadziesiąt sekund, no przy starszych maszynach może kilka minut, wykonujemy sprawdzenie. I jeżeli otrzymamy komunikat, że wszystko jest w porządku, możemy przystąpić do uaktualnienia do Windows 11. Jeżeli nie, możemy spróbować uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać SFC scan now. Jest to polecenie, które czasami musimy wykonywać dwu-trzykrotnie nawet, aby no i ponownie przystępujemy do instalacji, a właściwie do aktualizacji z Windows 10 do Windows 11. Plik mieliśmy już pobrany i przyspieszam, aby pokazać, że aktualizacja przebiegnie bez problemu. Tak jak widzicie, aktualizacja się wykonała. Uruchamiamy ponownie system i otrzymujemy już system Windows 11. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia, do usłyszenia.